Siema robaczki, to znowu ja, wasz wujcio Martinello. Wiem, że strasznie za mną tęskniliście, ale no już nie płaczcie, przecież jestem. Wróciłem właśnie ze swoich luksusowych wakacji w Las Vegas i od razu wybrałem się do wesołego miasteczka. Moja Nataszka uwielbia wesołe miasteczka, więc nie mogłem jej tu nie zabrać. Mam dla was jedną przewspaniałą wiadomość. Nasz ukochany Lisio Vitalisio dostał rolę w czwartej części Hobbita i jedyne co może teraz zrobić, to wysłać wam swoje celebryckie pozdrowienia. My lecimy się bawić, a was zapraszamy do świata salsy, a następnie na kilka szalonych minut z zespołem Pink Floyd. Dzisiaj znajdujemy się w zaklętych rewirach właśnie. Mamy imprezę tematyczną Salsa w Krainie Czarów. W ogóle skąd pomysł na taką imprezę tutaj o takim temacie i o co dokładnie w tym chodzi? Moi drodzy, rozejrzyjcie się tutaj w tym miejscu, po tym co tutaj się dzieje i jest to istna Kraina Czarów. Tutaj właśnie dzisiaj będziemy się bawić w gronie ponad 200 osób. Do tego mamy znakomitą polską parę Chloe Luf. Spotykamy się po to, żeby pokazać tą salsę przeciętnemu człowiekowi taką jaka ona jest. Salsa ma bardzo czarne korzenie. Niemniej jednak salsa to jest Kuba, to jest kultura Yoruba, to jest Palo Congo. Jest do tego szereg jeszcze tańców, które są obok salsy. Jest merengue, jest bachata, jest kizomba, jest zouk. Żeby tańczyć, wystarczy chcieć. Czym dla was jest salsa? Hobby, pasja. Wyrażanie siebie, jakaś sztuka. Podoba mi się to, że mogę przez nią wyrażać swoim ciałem jakąś pasję, którą właśnie ta muzyka niesie. Kto więcej energii wkłada w taniec? Partner czy partnerka? Każdy ma inne funkcje. Partner skupia się na tym, żeby być w rytmie i prowadzić, a partnerka, żeby robić cały styling. Facet prowadzi zawsze, no jak? No, wiadomo, nie? To jest taki kult macho i te sprawy salsa kubańska, to nie ma, nie. Najważniejsze w tym wszystkim jest współpraca, żeby nawzajem siebie słuchać. Show czas zacząć. Lady Style La Rosa Negra. Dos cojones. Tak kazali się zapowiedzieć. Tańc towarzyszy mi tak naprawdę od 20 lat, także to miała być moja pasja, miał być dodatek. To absolutnie nie marzyłam o tym, żeby otwierać szkoły tańca. Zawsze marzyłam, żeby być fizjoterapeutką. Stworzyła się okazja rok temu, żeby otworzyć szkołę tańca La Rosa Negra, dzięki którym jesteśmy teraz tutaj na imprezie. Taniec ma być przede wszystkim pasją. Jeżeli przychodzisz na salsę z charyzmą, z zaangażowaniem, jesteś pracowity, potrzebujesz kilku miesięcy, żeby móc wyjść na parkiet. Jest to fenomenalna para, naprawdę z światowej klasy. Są rewelacyjni. Czym ten taniec dla was jest? Chyba bardzo dużą częścią życia przede wszystkim. Tak, żeby chyba nie tylko na scenie, ale też na takim socjalowym tańcu, żeby to wychodziło z twojego serca, z duszy, że to nie jest po to, że to robisz to, żeby to robić, żeby pokazać innym, tylko bo tobie to sprawia przyjemność i frajdę. I to jest najważniejsze. Jeżeli chcesz poprawić standard swojego życia i tak naprawdę emocjonalnego, duchowego, artystycznego, to idziesz na zajęcia taneczne i oprócz tego zyskujesz dużo więcej. My tak mniej więcej najbliższe 3 miesiące mamy tak naprawdę w większości rozjazdach. Jakie to są różnice właśnie w tańcu, w stylu tańca właśnie między Warszawą a tutaj Wrocławiem? Sama impreza jest na bardzo wysokim poziomie, dokładnie takim samym jak w Warszawie i takim samym jak na świecie. Jeżeli chodzi o różnice, to tutaj chyba jest troszkę więcej granej tej salsy kubańskiej, ale to chyba jest kwestia tego, że w każdym mieście jakieś rzeczy się preferuje, które rzeczy się woli, które się lubi mniej. Moje buziaki i szybko wszyscy przychodzą na salsę i dużo tańczyć salsę. Są fajni ludzie i fajna muzyka.
główną motywacją zespołu jest właśnie wywoływanie w ludziach twórczej energii. Tak naprawdę tym szaleństwem, tą dziwnością, jaką reprezentujemy, dajemy świadectwo, że można robić najdziwniejsze rzeczy w życiu. Tu my tworzyliśmy bardzo dziwną muzykę, której nikt nie potrafi do końca nazwać. Jazzmeni nie chcieli za bardzo na początku do jazzu, rockowcy to w ogóle nie wiedzieli, jak to jest. Dziwię się, że przez lata, w sumie w Polsce też, środowisko jazzowe potrafiło jakby wytwarzać w ogóle taką aurę wokół siebie, w której jakoby wiedzieli coś więcej niż reszta. Ale przepraszam, że niby co? Nie czułem w nich jako ludziach czegoś takiego i wytwarzanie tego tylko z tego powodu, że umiesz coś zagrać, jest jakby niestosowne. Wydaje mi się, że to, jak umiesz grać, powinno służyć temu, żebyś po prostu naprawdę przekazywał ludziom jakieś informacje, a już najlepiej po prostu energię i moc. Co ludziom w ogóle dać na koncertach, by energię, żeby wrócili do domu i zrobili to, o czym zawsze marzyli, a o czym zapomnieli przez ostatnie na przykład 2 lata, co po niektórzy przez ostatnie 8, a niektórzy przez ostatnie 20, ale żeby wrócili i naprawdę wreszcie to zrobili. A jeżeli nawet czegoś takiego nie mają, to niech po prostu wrócą i zrobią najlepsze śniadanie jutro swojej ukochanej albo ukochanemu. To by było na tyle. Niestety, robaczki, mam dla was bardzo przykrą informację. Otóż widzimy się już ostatni raz przed wakacjami. Wiem, to straszne, ale przestańcie płakać, bo już za tydzień poczęstuję was moim wybitnym teledyskiem, który co prawda obiecuję wam już od 3 miesięcy, ale jak to mówią, kto czeka cierpliwie, ten dużo traci. Tymczasem całuję was słodko w wasze pysiate buziaczki. Życzę przesmacznych wakacji i pamiętajcie, lepiej smutnym być wieczorem, niż karpia zjeść po świętach. Pa, pa!